Cześć, siemanko. Tutaj Xalion i witam was w sobotnim odcinku z gry Need for Speed Rivals. No i tak jak kiedyś wam prezentowałem właśnie tego nowego Mustanga w grze, to dzisiaj no niestety póki co go zmienimy ze względu na to, że teraz będziemy się brać za te dwa wyścigi, które muszę wygrać. No i wiadomo, do tego potrzebna mi jest bardziej moc niż wygląd, który no ewidentnie tutaj w Mustangu jest bardzo dobry. Więc teraz tak, gdzie jest moje Lambo? Gdzie jest moje Lambo? Jest moje Lambo. Tutaj powinna się wczytywać moja miniaturka, nie jakieś kurczę czarny Lambo. Przecież nie mam czarnego Lambo, prawda? Ale dobra. Czyli tak. Jakiś wyścig by się przydał. Tu jest jakiś wyścig. Trudny. Wpizdziet. To wiecie co? Gdyby może... Dobra, tam spróbujemy. Trzeba próbować w końcu. Także... Mam nadzieję, że... uda mi się go przyjechać, chociaż nie wiem, czy przypadkiem już nie mam jednego wyścigu zaliczonego. Bo jakby to była prawda, to byłoby takie nawet zajebiście. No i zobaczymy, co będzie następnym celem, bo... teraz te cele będą bardziej takie dłuższe, na przykład będzie nie 5, tylko 6 tych celów, czy tam celi, nie wiem jak to się w końcu tam odmienia. Będą takie bardziej skomplikowane, typu na przykład zdobądź 5 czegoś, a nie 3 czegoś. I tak dalej. Ale uznaliście, że mam grać do 60 poziomu. Także oczywiście mnie jest to na rękę. No, już myślałem, że we mnie pierdyk. O! Zadriftował sobie, co oznacza, że będzie chciał mnie zaraz gonić. O, tak, rozwalcie się wszyscy. A ja wiecie co? Przypadkowo się. Znaczy. No i coś kurwa debilu zrobił. O Boże! Wszystko przez tego Dekla. No nie mówcie, że nie. Bo ja w to nie uwierzę. I jeszcze patrzcie jak tnie tych ziomeczków. Co jest w ogóle? Coś się dziwnego dzieje, nie? O, za późno chyba użyłem troszeczkę. Ale tego chargera ewidentnie coś zmuliło tam wcześniej. O nie, jednak muszę, dobra. Policja? Tak, gdzie jest... Aha, patrzcie na dole. Wczytuje się świat i sobie spadnie troszeczkę. Dobra, przynajmniej jakaś jest prosta droga, mniej więcej. Także da się fajnie tutaj rozpędzić, ale ewidentnie nie jest mi dane się rozpędzić, bo jakiś idiota już mnie goni. A zaraz go ściągnę z fali, także poczekajcie. O cholera, zjechał. O cholera, też bym zjechał prawie. O fuck! O ho! Zajebiście po prostu. Nie, to trzeba ewidentnie powtórzyć. To ich początkowe dziwne zachowanie to... jakaś porażka była. Aha, ja się już chciałem ścigać, nie? No gdzież ten wyścig jest? Dobra. No tak, chcę! Ile razy mi się będziesz pytać, co? The fuck? Patrzcie, no. Ja tutaj nie pierdyknę czy coś, no. Jeszcze raz w to wjadę. No teraz to już w ogóle nawet zahamować nie mogłem. Ale coś jest nie halo, nie? No! W końcu. Tym razem już jakoś sobie wystartowali normalniej. Ale ja jestem kurde bez tego, wiecie, bez czego. Bez nitra tutaj, tak... Ach. Dobra tam, z IEM-a ściągniemy, bo do zadania. Jeszcze go... Jezus. No co ty robisz, człowieku?
Myślałem, że się da go ściąć, nie? Tak, jeszcze dłużej powinno mnie trzymać. Nie zaliczyło mi trafienia z IM? Ewentualnie ja wciąż, No, patrzcie, no, karambol tym razem. Jeszcze go zmiotło. Jestem trzeci, teraz drugi. Także nie jest tak źle. Jeszcze tylko wyciulać tego pierwszego i będzie zajebiście w sumie. A pierwszy jest przede mną. Co on tak dzisiaj tak nie domaga, ten samochód? Taka jakaś słaba prędkość. Co nie? Tak, ale mam zapłon. A nie, bo w ogóle nie mam tego, nie mam fu. A chciałem użyć, ale dobra. No to powinienem wygrać. Jeżeli nic nie zrobię, bo teraz niby nie znam trasy, nie? Co on teraz tak biegiem tak zrzucał? Boże. Nie wiem, coś się skopało. Żadnego patcha nie było. Pff, nie wiem. Coś jest ewidentnie nie halo. Ale ten gość mnie dogania i to mnie bardzo martwi. A jednak fajnie by było wygrać, ale jak już wygram w trudnym wyścigu, to mogę powiedzieć, że jestem rajdowcem. Nieprawdaż? Wow, dobra. Jakoś nawet fajnie mi tutaj wszedł ten driftik. Ogólnie fajnie wyglądają te drogi w nocy. Bardzo ładnie są oświetlone, że tak powiem. Te światło się tak odbijają fajnie. No i pięknie. Wygrałem. Zajebiście w sumie nawet. Dobra. I teraz... teraz to wiecie co? Najbliższa kryjówka. O. To będzie najlepszy chyba pomysł. Czy tędy się również da? Oczywiście, że się da. Mogłem jeszcze trafić któregoś sobie tam za IM, ale już szanić to. Będę trafać teraz, w zasadzie próbować. Bo jeszcze muszę dwóch ściągnąć z tego badziewia. Ojojoj, skałki. Ale już jest kryóweczka. Oczywiście odkładamy. Zajebiście. Rozwala mnie ten opis. Zwiększ ładunki, a nawet więcej. O Boż. To tłumaczenie. Okej. Bla, 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 bla. No i szukamy następnego jakiegoś wyścigu. Tutaj na pewno nie. To jest już pewne. Ten już wygrałem. O, nie ma wyścigów bez jaj. Muszę być. O, tu jest jakieś. Średni. A to? Średni, a to? Łatwy. I jest na srebro. Powtarzamy. Bez jaj. Co tam? Powtórzymy sobie. Niech tam już będzie. I tak prędzej czy później będę musiał chyba wszystko zrobić, żeby przejść na 60 level. Wszyściutko, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Że i tak na pewno tych wyścigów będzie albo troszeczkę za dużo, albo będzie na styk. Także zobaczymy. No to startujemy. Odpalmy. I jedziemy. Last Stallion. Prawie jak Last Xalion. Zdjęło go? Nie zdjęło go. Fuck! Ojojoj, czemu nie mogłem totalnie skręcić, wiecie? Totalnie. O, dogoń go, fuck! Dobra, trafiony, zajebiście. Nie wiem, trafiłem go? Nie, znowu go nie trafiłem, no. Żeby cię oczyściło. Czemu on jest drugi, skoro jest pierwszy? A, bo tamten jak wyjechał w ogóle. Co ziomeczek.
To IM też się 2 lata, cholerka, odnawia. A, biją mnie. Nie, coś jakby ten patch coś tak dziwnie zmienił coś w sterowaniu, bo... Dziwnie tak troszeczkę, nie? Te biegi tak zrzuca po rusku ten teraz samochód. Pierdzieliło was. Bez jaj. No nie! Musiał zdjąć, lama skończona. I tak nie wyprzedził. Ciota. I teraz pytanie, czy poświęcić się dla IM, czy wygrać to? Dobra, może pierw wygramy, a później ewentualnie jeszcze jakąś konfrontację czy coś i wtedy się pociśnie z IM. Bo konfrontacji to nie szkoda. Dobra. Wyścig ukończony, teraz na niego poczekamy. Na któregoś to jest z tych rajdowców. Pedały. Co się stało się? Aha, dobra. Dobra, ścigamy się z tym. No zajebiście jesteście. No fuck, czemu tędy? I tam jeszcze policja, o la boga. Jezu, myślałem, że tędy się da. No świetnie, świetnie to zrobiłem. No nie, kurde, ale FPS-y dzisiaj tu spadają. Jezu, ten to też morduje mnie. Ściągnę go teraz, a jem. I będzie gitara. Cześć, gościu. No, namierz go. O, już damage critical z dupy. Pudło, bo skręciłem w ostatniej chwili w dupę jeża. Deklu skończony. No nie, on zaraz mnie rozbije, no. Niech mi się odnowi IM. O Boż, żebym mógł 2 razy to wygrać. Znowu namierzanko. No! Fuck! Dobra, trafiony, zajebiście. Jeszcze ściągnę go może z fu. Kurde, nie mam już fu. Dobra, to chrzanić fu. Teraz jeszcze wygram może o... przy okazji. Chyba, że się rozbije, to będzie wtedy lipa. O cholera, przyjdę mam gliny. Tu. Poczekamy sobie. Tamtego sobie już ścigają, opuścimy wydarzenie. A tam na górze, po lewej stronie jest ten. Kryóweczka. Także podjedziemy sobie tam. Tamci się ścigają przede mną. A ja sobie spokojnie przejadę. Nawet może tak troszeczkę z przepisami. A może nie. Ta klapa mi z tyłu lata, zderzak lata. Masakra. No nie! Na szczęście byłem już blisko, to mogłem tego go sobie pacnąć ewentualnie i takie tam. No i dobra. Cele będą zaliczone, oczywiście. Ciekawe, co dostanę za samochodzik. Barwy, technologia, ulepszenie osiągów, nowy samochód. Tu Ferrari. O. To jest Kalifornia? A może nie? O, rozdział 6, Wilczej Skórze. Rzym jak nazwy odcinek.
names of a racer calling himself F8 or Fate, wreaking havoc on other street racers during a race. We all know street racing is a contact sport, but this level of racer-on-racer violence is unheard of. They say Fate is a racer. But to those of us who have seen his shadow in our rearview, his tactics are unmistakable. There are those who drive for freedom, for release, and there are those who drive to release their aggression, to dominate. Fate isn't one of us. Fate is a cop. The police seek to corrupt us from the inside. If they are going to use our cars to send a message, we will use theirs. Tonight, I will wear the wolf's clothing. Ej, wiecie co? Tak teraz Lamborghini Aventador. O tak. Wiecie na co wpadłem? Że przejdziemy sobie fabułę rajdowca, później sobie przejdziemy fabułę policjanta i dopiero ewentualnie będę kontynuować grę do 60 poziomu. To będzie chyba... O, rozbić trzech gliniarzy, no dobra. I dobra, czyli weźmiemy sobie na przykład pościg. No dobra. Okej. Czemu nie bym muszę tym? No dobra. Skoro tak. No to co, bierzemy sobie, wiadomo co. Tylko poczekajcie, czy ja tutaj mam jakieś technologie pościgowe? Co to jest tar? Taran energetyczny. I kolczatka. No dobra. Taran to jest z tyłu? Chyba tak. Taran jest ponad dźwiękowy wybuch przed czołem pojazdu. Aha, przed czołem, czyli przede mną, no dobra. No to lecimy coś. Lecimy sobie na przykład co? Jakiś hot pursuit, nie? Jakiś hot pursuit. Kurde, ten jest już trudny, a ten? Łatwy. O, zajebiście. Co prawda pewnie będę miał gorszy czas niż Rickowy, bo tutaj będę się raczej skupiał na zniszczeniu tych gliniarzy, glinów, po prostu wszystko mi się nagle pomieszało. No może jeszcze się uda dzisiaj, ale no nie sądzę w sumie. Łohoj! Ma coś pod maską, widzę. Dziwnie tak ściga się troszeczkę policją, nie? Jeszcze nie mogę w ogóle włączyć syren, the fuck. Co to ma za moc w ogóle, ludzie? Ja pierdziele. To jest ten koninsek cały, nie? Czemu tam jest? I gdzie te gliny, co? Ja się pytam. Ale hamulce to ma tak zdupione i w ogóle sterowanie. Zajebiście po prostu. Od razu szósty poziom, nie? O, patrz, tam były gliny, no nie. Mogłem tak ładnie w niego pierdyknąć już. O, pyk, pyk, skałki, ta jest. Tak i w lasek. Pięknie zsunięcie się. Skok jak Adam Małysz. No ziomeczki, czemu mnie ścigacie? No kurde mol. Naprawdę muszę was zapraszać do tego, no, do ścigania się. Co tak dzisiaj Minecraft chciałem powiedzieć. Rival Stiniesz, co? Nie wiem, oni też, nie wiem, nie potrafią w ogóle się ścigać. Prawie trafiłem, ale niestety niekoniecznie. Tak centralnie chciałem, nie, ale no nie wyszło, prawda? O, wypchnęli! Wypchnęli mnie, cioty. Tu sobie położymy kolczatek gdzieś za chwilę. O, gdzieś tutaj. No, minęli. A nie, trafili, trafiłem, zajebiście. To wiesz co, poczekamy na niego, chrzanić ten pościg. No chodź, 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 chodź. Idziesz? Idziesz.
Trafiony, trafiony! No fuck! Milimetry. Złapany? Nie, 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 nie. Chyba nie. No na szczęście nie. Ale trzeba by ich rozwalić, no bez jaj. Strasznie tnie mi ten pościg dzisiaj. No nie, co jest? Fucking dirt. A muszę tamty sobie rozwalić, nie? Tego przynajmniej jednego, który tam już ma tak mało chapca. Ale pierto bym, wiecie co, bym się naprawił. Bo tu jest już tak zdeczka mało tych. O fuck, niestety. Nie wyszło. Ale może kogoś trafi. Mam taką nadzieję. O, idealnie trafasz kolczatką, zajebiście. No nie, 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 no. Nie mam pytań po prostu. O co w tym chodzi? Czemu tak rozłącza? Nie mam pojęcia. No cóż, no cóż. Wczytwanko, wczytwanko, hehehehehehehe. No, odcinek jakoś trzeba kończyć, a nie. EA Games Challenge Everything. No, Fanatic znano. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, ale no, zakończ to migrowanie hostów. Mewy w tle. Co ten gościu ma za drewniany komputer, Boże? Nie, no, no, no po prostu nie, no nawet w klucze przypadkowo trafiłem, no. Patrzcie, coś się dzieje? Nie mam pojęcia. No jeszcze kolejny przed. Epsaira. No jeszcze ten Simurdurar. Czy ten Simurdar. No teraz się wczytaj w końcu. No tak, do garażu. Dobra, nie mam pytań. W tym odcineczku to byłoby na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam na odcinek Wigilia o godzinie 13 standardowo. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.